Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na kanale Król Kartonu, na kanale, na którym luźno rozmawiamy o tematyce opakowań kartonowych. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałeś tego kanału, zachęcam Cię do zrobienia tego właśnie w tym momencie. I zapraszam na dalszą część odcinka wiadomości ze świata tektury i opakowań. Baterie od producenta papieru i tektury. Firma Stora Enso uruchomiła zakład testowy do produkcji biobaterii z produktu ubocznego masy celulozowej. Produkt uboczny to lignina i może ona zastąpić syntetyczny lub naturalny grafit jako materiał anodowy do baterii. Chiny dominują w światowej produkcji grafitu, która opiera się na surowcach kopalnych i stanowi duże obciążenie dla środowiska. Stora Enso może więc przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Smurfit Kappa nabędzie zakład produkcyjny tektury we Włoszech. Smurfit Kappa nabędzie nowy zakład produkcyjny tektury falistej w Verzulo w północnych Włoszech, należących do Burgo Group, za kwotę 360 milionów euro w gotówce. Zapłata gotówką zostanie sfinalizowana z istniejących zasobów grupy Smurfit Kappa. Oczekuje się, że przejęcie zostanie sfinalizowane w czwartym kwartale bieżącego roku. W Greven powstaje największa na świecie fabryka tektury falistej. Schumacher Packaging rozbudowuje swoją fabrykę tektury falistej w Greven i tworzy multi-mega zakład nowej generacji. Już w 2022 roku rozbudowy dopełni otwarcie dwóch nowych linii do produkcji tektury falistej firmy BHS o łącznej mocy produkcyjnej 600 milionów metrów kwadratowych rocznie. Tetra Pak kończy produkcję. Tetra Pak kończy swoją produkcję plastikowych rurek do napojów w Lizbonie. Kończy to po to, żeby tylko i wyłącznie produkować już papierowe rurki. Kolejne rekordy, jeśli chodzi o produkcję. W ostatnim odcinku tej serii wspominałem o rekordach polskich, tym razem czas na rekordy z poza polskim. Angielski zakład firmy ProGroup AG pobił swój dotychczasowy rekord. Pobił nowy rekord wytwarzania tektury z ilością 572 tysiące metry kwadratowe w niecałe 8 godzin. Kolejne firmy rezygnują z plastiku. Niemiecka grupa Rewe całkowicie zrezygnowała z plastiku i chciałaby jeszcze bardziej ograniczyć. Do końca 2025 roku ma wykorzystać plastiku w sumie o 20% mniej niż dotychczas. Więc przypominam, zmniejszenie użycia plastiku będzie powodowało większe zapotrzebowanie na tekturę, opakowania kartonowe lub opakowania papierowe. Zapotrzebowanie na opakowania kartonowe tak rośnie, że MMP Newpak Polska rozbudowuje swoje zakłady produkcyjne opakowań. MMP Neupack, inaczej mówiąc Mayr Melnhof Packaging, inwestuje około 35 milionów w nową fabrykę, czy właściwie w rozbudowę fabryki w Polsce. Rozbudowana część fabryki będzie konkretnie skupiać się na zapotrzebowaniach e-commerce'u. Nowa hala będzie miała około 14 tysięcy metrów kwadratowych i będzie skończona pod koniec 2021 roku. Tetra Pak i Stora Enso łączą siły, aby zwiększyć zdolność recyklingu kartonów po napojach. Stora Enso zainwestuje w Ostrołęce około 17 milionów euro w nową linię do rozwłókniania, która będzie odzyskiwać włókna celulozowe z kartonów. Natomiast Tetra Pak zainwestuje łącznie 12 milionów euro w budowę dodatkowej linii, która będzie odzyskiwać i oddzielnie podawać recyklingowi polimery i aluminium przy użyciu patentowanej technologii separacji. Kolejne przejęcie zakładu produkcyjnego. De Jong Packaging Group ma przyjemność ogłosić planowane przejęcie papierni w Holandii od DS Smith. Młyn produkuje aktualnie 370 tysięcy ton papieru pochodzącego z recyklingu rocznie i znajduje się w Airbrie. I na koniec, ponieważ dostałem po ostatnim odcinku dużo komentarzy i pytań, jak to jest możliwe, że papier będzie mógł zastąpić folię stretch, zobaczcie na ten filmik i sami ocenicie i napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie. To jest konkretnie papier, który ma właściwości bardzo podobne do folii stretch. Dziękuję za dzisiejszy odcinek, że dotrwaliście do końca. Oczywiście zapraszam ponownie do subskrybowania oraz w linku poniżej jest link do zapisów na kurs, który niedługo się odbędzie. O kursie wspominałem w poprzednim również odcinku. Gdzieś powyżej macie teraz link do tego odcinka. Zapraszam do oglądania wcześniejszych filmów również.